Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Jak widzicie, przed nami kolejny kalendarz. Dzisiaj jest 6 grudnia i dostałam taki przepiękny prezent. Nareszcie pojawił się mój kalendarz. Już nie mogłam się doczekać. Na początku powiem Wam, że byłam trochę zdziwiona, że ten kalendarz jest szary, ponieważ jest to kalendarz z Zalando. Większość pewnie widziała ten kalendarz, że jest taki kolorowy i tak dalej. Nie spodziewałam się, że on będzie szary. Po pierwsze otrzymałam wielki karton, ledwo go przytachałam do domu. Po czym otwieram karton, w kartonie jest karton i potem w tamtym kartonie widzę taki karton. No, ale to już jest nasz karton docelowy. Sprawdziłam na stronie. Tutaj oczywiście moje pomocnicze rzeczy są ze mną. I więc już nie przedłużając dłużej, otwórzmy go sobie. Tam da, da, dam. Jest przepiękny. Czy nie uważacie, że jest przepiękny? Jak widzicie, kalendarz jest kolorowy. Ma on 24 okienka. Kosztował on na Zalando, już Wam mówię. Kosztował on 609 zł. Aktualnie jest na promocji za 396 zł, ponieważ już na pewno dlatego, że zaczął się grudzień i już niektórzy otworzyli niektóre okienka. Więc już się zaczęło do otwierania, więc myślę, że dlatego jest promocja. Ja go kupiłam za 320 zł, chyba w Cyber Monday. Długo do mnie szedł, jakieś 2 tygodnie, więc długo się na niego naczekałam, ale w końcu jest! Nie mogłam się już doczekać. I przechodzimy do otwierania, bez zbędnego gadania. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się film. Nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden piękny kalendarz. Już moim oczom przykuwa jedynka, jest bardzo duża. Jest ona tutaj. Ciekawość mnie zżera. Zobaczmy, jak to wygląda. Otwieram okienko. Jest bardzo duże i jest tutaj tak owe zawiniątko. Więc wyciągnę to. Schowam to okienko, żeby tutaj się nic nie porozwalało. I zobaczmy, co mamy w tym papierze. A w pierwszym okienku mamy Babor. Znam te ampułki. Były już jakieś ampułki kiedyś w kalendarzu, chyba Flaconi. Są to akurat Perfect Glow, czyli rozświetlające ampułki. Jest tutaj ich 7 chyba. Tak, tu z przodu napisane, ja ślepa. Zaraz sobie sprawdzimy, ile takie ampułki kosztują. I tu sobie przygotowałam laptopa z tyłu, więc zaraz wszystkiego się dowiemy. A więc tak, te ampułki kosztują 119 zł na Zalando. Jest to taki full zestaw, 7 tych ampułek. Można również je dostać taniej, bo widziałam, że są też po 91 zł na Douglasie. Więc fajnie, pierwsze okienko, ciekawe, bardzo ok. Lecimy do dwójeczki. Dwójeczka, dwójeczka. Tutaj już wystaje papierek. Więc mamy takie zawiniątko. Kurczę, wkurzają mnie te drzwiczki, że mi tak opadają. Tak podekscytowana tym kalendarzem. I w dwójeczce mamy Bobbi Brown. Jest to maskara. Bobbi Brown maskara. Mieliśmy już ją w jakimś kalendarzu. Już ją widziałam. Jest to mini wersja. Travel size to się nazywa. Coś takiego. Kolor czarny. Więc spoko. Ona też jest troszkę warta. Myślę, że około 60-70 zł. Super jest ten kalendarz. Lubię takie kosmetyki, naprawdę. Przepraszam za moje podekscytowanie. Szukamy trójeczki. Czwórkę widzę. Widzę trójkę. Dosyć duża. Ciężko się wyciąga. I dosyć ciężki jest ten produkt. Wyciągamy nasze zawiniątko.
I mamy tutaj Rituals. I jest to pianka do kąpieli. Duża wersja. Jeśli się nie mylę, zaraz sobie przeczytamy. Tak jak mówiłam, jest to żel pod prysznic. Kosztuje on na Zalando 39 zł. Jest to pełnowymiarowy produkt, 200 ml. Na pewno zostanie ze mną, bo ja, jak wiecie, lubię takie rzeczy. Dobra, lecimy do kolejnego okienka i będzie to czwórka. Czwórka tutaj. Jakiś tutaj problem, piątka chce z nią wyjść. Coś się zacięło, muszę wyciągnąć niestety dwa. Okienka ten sobie zrzucę na dół i mamy tutaj takie płaskie coś, malutkie. I co my tu mamy? I mamy tutaj Starskin VIP, płatki pod oczy. No, nie zachwyca mnie to. Myślę, że to nie jest drogie, ponieważ jest to jedna para, jedno opakowanie. Ja na niektóre płatki pod oczy mam uczulenie, więc myślę, że nie zostanie ze mną. Przekonałam się o tym właśnie na rzęskach, że nie mogę wszystkich płatków niestety używać. O, wyciągniemy od razu piątkę, bo tutaj widać coś jest nie współgra ze sobą. Piąteczka. I w piąteczce kolejne zawiniątko, leciutkie. Musiało mi spaść. I w piąteczce mamy rzęski Ardell. Mamy tutaj rzęski Ardell, bardzo ładne, duże. Ja chodzę na rzęski, więc myślę, że mi się nie przydadzą, nie zostaną ze mną. Twin pack. Spoczko. Rzęski jak rzęski. Myślę, że są dosyć długie. Ja to mam długość połowę tego na oczach. Okej, fajnie. I lecimy do szóstki, czyli dnia, który dzisiaj powinniśmy otwierać, bo ja otwieram ten kalendarz 6 grudnia, czyli w Mikołajki, mój prezencik. Mamy szósteczkę. Proszę, podłużne, dosyć ciężkie. Więc otwieramy, co my tu mamy. I mamy tutaj Estée Lauder Night Repair. Moje ulubione serum, nakładam je również pod makijaż. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest tu 7 ml, taka mała buteleczka, też już miałam w jakimś kalendarzu, już zużyłam, więc fantastycznie. Myślę, że większość tych kosmetyków z tego kalendarza ze mną zostanie, bo to są takie kosmetyki, które chciałby mieć każdy. Więc troszkę z tych kosmetyków sobie zostawię, troszkę oczywiście wystawię na moje Vinted. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie śledzić. Serdecznie Was do tego zapraszam. Siódemeczka też malutka. Zawiniątko, malutka, wcale nie lekka. I co my tu mamy? I w siódemce mamy Glow Drop Jacka Black Rose Pearl. Co to jest? Mamy napisane tutaj przy tym produkcie, że jest to rozjaśniający primer do twarzy. Produkt może być również stosowany po nałożeniu makijażu dla dodatkowego blasku. Więc spoko. Widzę tutaj, że kosztuje on aktualnie na promocji za 20 ml 63 zł, więc wcale nie mało. Więc myślę, że już tymi produktami oddało nam się cena tego kalendarza. To była chyba siódemka, teraz lecimy do ósemki. Ósemka duża. Duża, średnio ciężka. Uwielbiam takie papiery, na pewno rzeczy będą pakowane, które będę wysyłać, będą pakowane ten papier. I mamy tutaj Glow. Uszki króliczka od Glow, opaska zakładana przed nakładaniem makijażu, maseczek, ułatwiająca codzienną pielęgnację na przykład. Jest ona, nie będę otwierać, bo ona nie zostanie ze mną, to są takie uszka szare.
Więc spoko, myślę, że ona też nie należy do najtańszych. Dziewiątka, lecimy dalej. Której nie widzę, o już widzę. Dziewiąteczka. Podłużne, zawiniątko, jak zwykle. Może ten kalendarz mógłby mieć 100 okienek, a nie tylko tyle. I mamy tutaj Kores. Maseczka do twarzy na noc. Z witaminą C. Jest tutaj również 20 ml. Fajnie, można sprawdzić. Lecimy do dziesiątki. Dziesiątka duża, ale wcale nie ciężka. Taka duża, a takie maleństwo. 3 ina, 4 ina, nie wiem jak to się czyta. I mamy tutaj kremowy cień do oczu. W kolorze... Tutaj mamy jakieś numerki. To może sobie otworzymy tutaj ten produkt. Mnie zaciekawił. Zobaczcie. Bardzo ładny kolor. Bardzo fajny kolor. Spoko. Mi się podoba. Chociaż na pewno nie zostanie przeze mnie użyty, bo przed nami niedługo test kosmetyków Shiglam. Trochę ich zamówiłam, więc jedenastka również duża. Prawie jesteśmy w połowie kalendarza. Duże okienko, znowu mała zawartość. I tutaj mamy Clinique. Fajna marka. Mamy tutaj napisane, że jest to preparat aktywujący naturalne nawilżenie skóry na 100 godzin. Żel, krem. Fajne do wytestowania. Na pewno spróbuję. Lubię kosmetyki z Clinique. Przez pewien czas używałam ich kremu. Bardzo mi się sprawdzał. Myślę, że to też nie jest kosmetyk, który należy do najtańszej półki. Więc fajnie sobie przetestować. Fajnie jest tak mieć dużo, dużo kosmetyków, nawet jeśli chodzi o miniaturki, w jednym kalendarzu i jeszcze można to kupić w promocyjnej cenie, więc naprawdę możemy sobie dużo fajnych kosmetyków wypróbować. Jeśli tu mi się będzie świecić ręka, to nie zwracajcie uwagi, to o tym może w innym filmie. Dwunastka. Znowu zawiniątko mamy, jakieś maleństwo. Naprawdę maleństwo. I mamy tutaj pędzelek. Myślę, że do cieni będzie ok. Nie wiem, jaka to jest marka, Lavira czy coś takiego. Lavia? Nie wiem, co to jest za marka, nie umiem takich rozczytywać skośnych napisów. Ale fajny pędzelek. Ja lubię pędzelki, mi się przydają. Spoko. To była dwunastka, lecimy do trzynastki. Musimy ją zlokalizować. Jest trzynastka, też podłużne okienko. Jakie ciężkie, aż mi normalnie opadło. Padła ręka z tym. Niestety albo stety, mamy tutaj lakier do paznokci w kolorze czerwonym, świątecznie. Ma fajne opakowanie. Jest dosyć duży. Fajny, spoko. Ale no na pewno nie zostanie ze mną, ponieważ wiecie, moje paznokcie nie lubią takich rzeczy. Już wystarczy, że ostatnio byłam na pazurach i prawie urwałam sobie palec. Więc ja się do takich rzeczy nie nadaję po prostu, jeśli chodzi o paznokcie. I to była trzynastka. Czy ja dobrze mówię? Tak, to była trzynastka, to teraz czternastka, a coraz większe okienka. Patrzcie, jaką dziewiętnastkę mamy wielką. Z tych wielkich to są takie małe jakieś pakuneczki. Szkoda. Czternastka. I co my tu mamy? I w czternastce mamy kamień. Ja już tych kamieni miałam naprawdę dużo. Jest to kamień do masażu, twarzy. Cóż mogę o nich więcej powiedzieć? No, próbowałam i nawet z YouTube'em coś tam sobie wymasować, żeby dobrze to robić, no ale jakoś nie widzę żadnych efektów, ale fajny taki gadżet. Chociaż wolałabym na pewno jakiś kosmetyk niż ten kamień. Albo pędzelek nawet, no pędzelek też byłby spoko. Piętnastka też duża. O, i leciutka.
I znowu jakieś maleństwo. I mamy tutaj Mini MAC Mech Matte Lipstick. Już w kalendarzu, który otwierałam Maca, chyba miałam pomadkę o tej nazwie, nawet na pewno, a nie chyba. I też mini. Zaraz zobaczymy. Tak, znam ten kolor. Znam ten kolor, ale chyba nie wiem, czy nie miałam dłużej tego mecha. Ale spoko, te pomadki wcale nie są tanie. Więc całkiem git. I ogólnie ten mech ma bardzo ładny kolor. Mi akurat by odpowiadał taki kolor. Może jedną z nich nawet sobie zostawię. Chociaż ja rzadko maluję usta czymś kolorowym, bo nie wiem, jakoś się nie czuję w tym. 16. I w 16 mamy kolejne zawiniątko. I mamy tutaj kolejny produkt, który nie wiem, czym jest. Peter Thomas Roth. Nie wiem, jak to się czyta. Jest to enzymatyczna maseczka dyniowa. Tak mi się wydaje. A więc dobrze powiedziałam, jest to maseczka enzymatyczna. Enzymatyczna. Jest to maseczka enzymatyczna dyniowa. Działa na 3 sposoby. Złuszczająco i jakoś tam. Ale ogólnie jest nazwana jako maska złuszczająca. I to jest mini wersja. Znalazłam za 49 zł można ją dostać, a pełne opakowanie kosztuje około 130 zł. Widzę tutaj w promocji. Więc spoko, do przetestowania jak najbardziej. Już nie wiem, co to było, chyba 16. Tak, tak. 17, nie, zbliżamy się do końca. 17. W 17 mamy Mineral Hand Cream, czyli krem do rąk, 40 ml. Spoko, na pewno sobie przetestuję. Ostatnio zrobiło się zimniutko i te ręce jednak są stanowczo wysuszone, więc przyda się taki kremik. Lecimy do 18. 18, dosyć ciężka, ale mała. I w 18 mamy krem pod oczy z kawą. Czyli coś ciekawego. Myślę, że to jest dla osób, które mają worki pod oczami. Ja nie mam na szczęście takiej przypadłości, ale sobie zobaczymy, jak on wygląda. O, jaki ładny słoiczek. Ja lubię takie cute słoiczki. Spoko. Ja worków pod oczami nie mam, ani nie mam sińców pod oczami. Więc myślę, że mógłby mi się nie przydać taki krem, ale spoko. Na pewno ciekawie by było spróbować taki krem. Była to 18, tak mi się wydaje, bo ja już się tak gubię w tych numerach. O, 19, taka duża, to na pewno była 18. 19 aż normalnie nie chce wyjść. Coś dużego tu mamy, moi drodzy. Coś dużego, coś ciężkiego. Lubię takie rzeczy. Co tu może być? Okienko nie chce wejść do końca. Dobra, never mind. A, mamy Foreo. Myślałam, że ona będzie w 24. Foreo. W jakimś kalendarzu zeszłorocznym też miałam te Foreo. Tylko miałam mini zwykłe i było naprawdę malutkie. Tutaj mamy dosyć dużą tą szczoteczkę. Foreo Luna Mini 2. Tutaj nawet się otworzyła od tyłu, nie wiem czemu. Nie chcemy jej otwierać. Bo ja mam inną, mniejszą i po prostu no niepotrzebne mi dwie. Jedna mi wystarcza w zupełności. Widzę, że ona tutaj ma różne te. No jeszcze to na pewno przemyślę, ale myślę, że ta Foreo nie zostanie ze mną, niestety. I zaraz tutaj zobaczymy. Tutaj widzę, że Foreo aktualnie jest w Superfarmie za 467 zł, więc na promocji. Więc oddaje nam się to cały koszt tej szczoteczki. Oddaje nam kalendarz w tej cenie promocyjnej, w której kupiłam, więc spoko. No dobra, fajnie. Ja mam tutaj masę papieru wkoło siebie. Lecimy do 20. No nie, 4 okienka do końca. Gdzie jest 20? 20 jest tutaj.
coś ciężkiego. Jest to Mario Badesco. Jest to spray do twarzy z aloesem, ziołami i wodą różaną. Taki spray do twarzy łagodzący. Miałam różne już wersje. Mi nie podszedł ten spray. Więc na pewno ze mną nie zostanie. Ale spoko. On wcale nie jest taki tani, chciałabym wam powiedzieć. 21. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca. A tu znowu coś wielkiego. O, to tylko opakowanie było takie wielkie. I mamy tutaj produkt wyglądający w ten sposób. Może to przybliżę. Kreatina. To jest chyba mleczko do włosów, z tego co czytałam gdzieś tam. Dobra, a więc ten produkt jest to mleczko do suchych, zniszczonych włosów. Więc fajnie, zaraz sprawdzę jak pachnie. Bardzo ładnie pachnie i takie 100 ml kosztuje około 24 zł, co tutaj znalazłam, co nie było łatwe do znalezienia. Fajnie, to na pewno zużyję, ja uwielbiam produkty do włosów. 22. I mamy tutaj PAI. Jest to olejek do usuwania makijażu. Owocowy. Fajnie. Było trochę makijażu, było trochę pielęgnacji. Mamy coś do usuwania. I zostały dwa ostatnie okienka. Dobra, jedziemy do 23. Jezus, chciałam wyrzucić to pudełko zamiast. I w 23 mamy Kiko. Green Me Eyeliner. Spoko, w takim eko pudełku. I ostatnie, 24. Ciężkie. Co mamy w 24? Co dostajemy na święta? I w 24 mamy krem Augustinus Bader The Rich Cream. Lekki krem nawilżający. Nie jest on wcale taki tani. Jest to krem na dzień. I widzę tutaj, że kosztuje około 359 zł. Za te 15 ml, więc dosyć drogi krem. Ciekawe, czy się sprawdzi. Na pewno ja to sprawdzę. A więc tak prezentują się nasze wszystkie produkty z kalendarza. Ja jestem bardzo zadowolona, że udało mi się dorwać ten kalendarz za jedyne 320 zł. Te kosmetyki są o wiele więcej warte. Myślę, że osobno nigdy bym nie kupiła i nie przetestowała większości z nich, więc na pewno jest to fajne, że mogę przetestować dużo produktów w takiej super cenie, więc ja jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Myślę, że to jest najlepszy kalendarz, który otworzyłam w tym roku. Bardzo mi się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu w komentarzach. Wczytam wszystkie. Zapraszam Was również serdecznie na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Vinted. Często dodaję tam nowe rzeczy. Najczęściej na Instagramie, chociaż na TikToku ostatnio też pojawił się nowy film z nowej rzeczy, którą robiłam, więc serdecznie Was zapraszam, jeśli jesteście ciekawi. I oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was kolejny fantastyczny film. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!